Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie pik z Shapeshifterem lub też Footies. Ten pik chyba wyszedł w ogóle wczoraj, albo nie wiem czy w ogóle wyszedł, czy w ogóle go robiłem. Nie wiem czy w ogóle kiedykolwiek było Footies do trafienia w piku, tak czy inaczej zrobimy, bo w sumie czemu nie. Mam nadzieję, że damy radę jeszcze zrobić jeszcze jakąś paczkę. Zagramy sobie kwalifikacje w Champions i porozmawiamy o cudownym spotkaniu, które miało miejsce dzisiaj w nocy. Tak wiem. Mam to coś pod moimi ustami, będziemy musieli z tym żyć, niestety. Niestety generalnie nie jestem fanem wyciskania takich rzeczy, więc no, będziemy musieli przeżyć. Ja cały czas dorastam jakby co, ja kończę 26 lat w tym roku, ale ja ciągle dorastam, także no niestety tak to już wyszło. Tak czy inaczej, zostawcie beczkę, górę, subskrybujcie kanał, więc co dzień, to jest daily. Bawcie się dobrze! Możemy zacząć w sumie od tego pika tak naprawdę, bo najpierw wydamy sobie te fodery i potem będziemy robili paczkę. Paczki w sumie. Dobra, jest 8-7 bez jednego zawodnika, także ewidentnie tutaj trzeba będzie trochę zejść niżej. Jest 89. No dobra, nie, no bez przesady. No dobra, to jest najdroższy skład, który leci. Przepalamy Kluiverta, bo oczywiście no, nie będę nim grał, no bądźmy szczerzy. I fajnie, gdyby z tej paczki poleciały jakieś karty 83 albo 84, bo tak naprawdę nie mam w ogóle takich kart w klubie, to już jest absolutny dramat, bo już serio, nie ma nic. I nie ma ekranów, no to nie jest dobry znak, proszę państwa, absolutnie. Drugi skład na pika z shapeshifterem bądź też footies, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest tego typu pik, że będą same shapeshiftery chyba. Tak jak był ten pik z tocem lub shapeshifterem, były same tocy, tak teraz będzie to pik z shapeshifterem lub footies i będą same shapeshiftery. Tak to będzie wyglądało jakby co. I znowu nie ma ekranów, ja potrzebuję chociaż tych 83, no naprawdę jest lipa. I skład ostatni na tego pika, więc proszę państwa, trochę foderów poleciało, nie będę mówił, że nie. Ale myślę, że żeby trafić Messiego 99, to jest raczej odpowiednia cena, także nie ma problemu. Piłkarz zmiennokształtny lub footies 93 plus do wyboru 1 z 4. Także tutaj pora zacząć ten odcinek przepotężnie, tak najpotężniej na świecie. Lecimy, zobaczmy. Czy będzie 4 shapeshifterów? Wow, będzie... No dobra, jest... Kurczę, tak co tu wziąć? Na pewno wezmę footies, to jest pewne. Nie wiem, istnieje wydaje się jakąś ciekawszą chyba kartą, odnoszę wrażenie, bo Benacer jest okej, tylko że ja nie potrzebuję rzeźpeków tak naprawdę. Dobra, wezmę sobie Insignię na ławkę, tak naprawdę. Po prostu niech będzie. No spoko, no szczerze mówiąc spodziewałem się po prostu samych shapeshifterów. Dostałem dwie karty footies, więc myślę, że całkiem dobry deal. Nagrody za Rivals? A dzisiaj jest czwartek? Nie, co dzisiaj jest? Czwartek. No weźmy te paczki niewymienne. Może jakiś fajny foderek wleci i zobaczymy. Oczywiście są to nagrody za 3 winy, a nie za 8, bo 8 winów Rivals to nie miałem od... Oj, dawna. Ale dużo paczek. Dobra, jak będzie coś ciekawego, to wam pokażę po prostu. O, ekrany w pierwszej paczce z jednym zawodnikiem. Holandia LS Gakpo. Może być. 83 trójki, no przydadzą się, bo ja nie mam żadnej 83 trójki aktualnie w klubie, więc nie ma problemu. O, jest Winter Wildcards. Brahim? Wrócił Brahim, bardzo fajnie, bo go przepaliłem przed chwilą, także miło, że wrócił ponownie. No dobra, no generalnie jak możecie się domyślić, to nic ciekawego nie poleciało, bo nie pokazywałem dużo paczek, to jest ostatnia paczka zawodników premium, więc możecie też na ekran... O, mamy Rule Breakersa, zobaczmy. Belgia to będzie Munier 84, nie będę narzekał oczywiście na Muniera i Asensio. No dobra, przyjemnie, jakieś tam karty wpadły, żeby były pod następne SBC. Możemy sobie lecieć do kwalifikacji. Bilans 6-0, więc jest szansa na 10-0, ale musielibyśmy dosyć mocno strachardować. Damy sobie tego Insignię na ławkę. Dobra, lecimy. Tapsowa na bramce. O, dwóch footies, czterech footies. I na ataku Garincha 98. A, no i myślę, że możemy już zacząć temat pewnego spotkania, które miało miejsce o godzinie 1:30 w słonecznym Orlando ze Stanach Zjednoczonych. No co, Juventus. Moment, bo chyba strzelam gola. Cyk. O. Juventus wygrywa z Realem 3-1. Wiadomo, styl gry i druga połowa, no, wiadomo, nie porywała pod kątem oglądania Juventusu, aczkolwiek, no jednak wynik brzmi bardzo przyjemnie, prawda? I chyba tracę bramkę. Wow. Wynik brzmi bardzo fajnie, wiadomo, Juventus wygrywający z Realem 3-1, jakby no, patrząc na to, jaki czeka nasz sezon w tym roku. Trzeba się cieszyć nawet z takich małych rzeczy. Wiadomo, dla Realu to byłoby odhaczony win i tak dalej, a jednak aktualnie dla Juventus taki win znaczy dużo. Ja jestem zadowolony z wyniku, wiadomo, no styl gry w pierwszej połowie fajnie, w drugiej już nie za bardzo. Ale generalnie przetrwali ten atak Realu. Wojtek Szczęsny świetnie bronił. Mam teraz nadzieję, że Duszan zostanie w tym klubie i nie będą go za wszelką cenę chcieli zamienić za Lukaku, bo to się może źle skończyć generalnie. Takie odnoszę wrażenie, że ta wymiana mogłaby się naprawdę źle skończyć pod kątem szatni i ogólnie wszystkiego, więc mogliby sobie dać spokój z tym Lukaku. Też uważam, że Duszan jest absolutnie zbędny w Chelsea, bo... spalony. Mają Nkunku, mają tego Martineza. Niepotrzebny jest ten Blachowicz w Chelsea, więc
jeśli mam przyjść do Chelsea po to, żeby grzać ławę za Lukaku, to tak trochę ten deal uważam, że jest bez sensu. A wiadomo, zawsze ostatnie słowo należy do Duszana, także wow, panie Rabiot. Także mam nadzieję, że ten deal ostatecznie nie dojdzie do skutku, że mimo, że tam są już potwierdzenia, że się dogadali w sprawie umowy, to nie, naprawdę nie warto. I cyk, Atal? Wymyślimy tu coś, czy nie za bardzo? Cyk, 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 cyk. O, Griezmann, pierwszy gol? Nie, Griezmann nie może mieć bramki w naszym klubie. Nie wiem gdzie, ale tak jest napisane. Ale Buchanan. Ja już nie mam słów na tego zawodnika, nie. Hugh Mixon na trójkę, szybka trójeczka, tam jeszcze jest Toni Kroos w polu karnym. Dośrodkowanie Toni Kroos, nie, i to broni nagle. I cyk, Adal wypuszczony, jakaś, to musi być trójka. W tym meczu musi być trzy. W pierwszej połowie jeszcze. Cyk! No, fajnie się złożył, ale tak trochę siły zabrakło. Nie, dobrze Van der Sar, ale interwencja, brawo. O, porobimy, ładnie. Słupek! I nie ma bramki. Brawo, Van der Sar. Jezu! Juste, no... Co to było? Kurde, mamy remis, a mogliśmy nas płynie wygrywać 3-1 w tym meczu, to jest najgorsze. Ale okej, no wyrównany trochę meczyk. 7 do 8 w strzałach. Wiadomo, co zaraz powiem, że mecz jest do ugrania. No bo jest do ugrania, no kurczę, no jest po prostu. I teraz... no dobra, czekamy. Griezmann. To jest ta akcja, gdzie strzelasz bramkę. Pierwsza bramka Griezmana w naszych barwach. Kurde no! Teraz. Griezmann! Nie, po prostu nie może. I Griezmann. Udało się. Chłopie, udało się. Strzeliliśmy bramkę Griezmannem. To się powinno zadowalić liczyć tak naprawdę. Ale piękna akcja. Jo! Ale klepanka, jak Juventus dzisiaj z Realem. No może nie aż tak, ale... Prawie. Co jest też najśmieszniejsze w tym meczu, że ja dosłownie wczoraj rano, jeszcze przed meczem, kilkanaście godzin przed meczem, napisałem tweeta, i w sumie tak było naprawdę, że śniło mi się, że Juventus wygrał z Realem 3-1. Tylko, że w tym śnie ja strzeliłem 3 bramki, znaczy 2. Ale fakt, że zgadłem wynik, gdybym obstawił, chłopie, to ja bym już, może wreszcie bym na wakacje pojechał. Ronaldo. I z pierwszej piłki. Nie! Kurde noż. Dobra, 4-3, spokojnie. 10 minut. Nie ma szans, że stracimy jeszcze jedną bramkę. Nie ma szans. Dobra, minuta, 20 sekund, panowie. Nie, kasacja. Nie, no kurwa. Nie, no chcę paczki już otwierać, no. Dobra, Insigne, wchodzisz, bo po prostu. Dawaj, Lorenzo, 5-5, nie możesz być zły. O, chłopie, Buchanan, jakie ciasteczko. Cristiano, długi słupek. Mogłem na zielono, ale tak uznałem, hej, to jest karta za 15 milionów, nie ma opcji, że tego nie strzeli. Nie gadaj. I po to wszystko, tak? Żeby nawet nie było karnych dla widzów? Żebym przegrał mecz, który wygrywałem do 90 minuty. Nie, otwórzmy te paczki już. Moi drodzy, paczka 10x85+. Miejmy nadzieję, że nas ukoi po tym, co się wydarzyło przed chwilą w meczu, bo trochę się przykro zrobiło, nie będę ukrywał. Szkoda, że nie będzie bilansu 10-0, no ale niestety moja gra w defensywie nie była tak dobra jak Juventusu w dzisiejszym meczu. Próbujemy. Pewnie będzie Rule Breakers, znając życie. Wash. Zabolało. Co, lecimy z paczką za fapońcy. Mamy znowu paczkę ze 150 kartami. Chyba w tej paczce ostatnio był Griezmann, ale wiadomo, no, bądźmy szczerzy. Nic dwa razy się nie zdarza, ale może jakaś przyjemna karta. Ikone lub Moreno oczywiście. Oczywiście to będzie Ikone 86. Raczej dużo duplikatów nie będzie, bo kart mam bardzo mało.
Mamy tak. O, Tony Crosby tam serdecznie. Tylko 10 duplikatów, także na luzie. Wiadomo, jeszcze footies może być na końcu, więc oczywiście lecimy sobie sam koniec, ale wydaje mi się, że nic potężnego raczej nie będzie. Nie ma zupełnie nic. Także jeszcze ewentualnie Brahim w duplikatach. No dobra, no, uzupełniliśmy sobie trochę foderki. To jeszcze, moi drodzy, jedna paczka 85 plus razy 10 na sam koniec. Coś lepszego niż... ostatni był Diaz, a teraz to nie będzie jakiś... Kai Havertz, którego trafiłem już milion razy, ale ostatnio trafiłem Havertza był w środku Ronaldo. To jest ewidentny znak, że w środku będzie... Toni Kroos po raz drugi. To jest, myślę, idealne podsumowanie tych paczek. Także dwóch Toni Kroosów trafionych. Był pik, próbowaliśmy, ale nie siadło. Także dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro albo pojutrze. Zobaczymy. Trzymajcie się, do usłyszenia. Adios.